2 godziny. Jeżeli chodzi o wielkość budynku, właśnie w tej chwili trwają szczegółowe pomiary. Ustalimy, jaka była faktyczna powierzchnia tego pożaru. Wstępnie należy przypuszczać, że rzut poziomy to jest ponad 1000 metrów kwadratowych, a zważywszy na fakt, iż są to dwie kondygnacje, to należy przypuszczać, że zdecydowanie ponad 2000 metrów kwadratowych miał ten budynek, który znajduje się za moimi plecami. Ile sztuk mniej więcej mogło paść w budynkach? Dokładnie nie potrafię powiedzieć, ile. Przypuszczamy, według tego, co my widzimy, według tego, co powiedział właściciel, około 50-60 krów niestety padło. Czy były tam też konie? Tak, obok znajdowały się konie i te konie niestety też padły.